Witam Państwa serdecznie. Kolejne spotkanie nasze przedświąteczne i chciałbym jeszcze właśnie się tutaj troszeczkę z Państwem podzielić moimi refleksjami właśnie tymi adwentowymi. No ten adwent, właśnie ten adwent to oczekiwanie na przyjście, właśnie w tych w tej atmosferze oczekiwania na święta, na Wigilię, na choinkę, na prezenty, my zapominamy, o co tu w tym wszystkim chodzi, o jakie przyjście chodzi. To nie tylko, że my kolejną będziemy świętować pamiątkę narodzenia Chrystusa, bo to oczywiście jest symboliczna tylko pamiątka, Pan Jezus się w tym dniu nie urodził. To od razu uprzedzam ataki przeciwników na święta Bożego Narodzenia. To jest pamiątka, to jest tylko symboliczne świętowanie wydarzenia i nic więcej. Proszę Państwa, my oczekujemy, ten adwent to dotyczy czego innego. To dotyczy właśnie powtórnego przyjścia Jezusa. Przecież Jezus obiecywał, że przyjdzie. I my to wyznajemy w wyznaniu wiary, prawda? I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Co niedziela w kościołach ludzie to powtarzają. Ale ilu o tym pamięta w poniedziałek? W niedzielę odmawiamy to jak tekścik przepisany, po prostu rytuał kolejny i tak dalej. A kto tym żyje? A kto naprawdę oczekuje na powtórne przyjście? Ja takich akurat ludzi znam. W tym niestety katolików można na palcach policzyć. Najwięcej o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa mówią protestanci, i to wcale nie ci z tych największych kościołów protestanckich, tylko właśnie z tych mniejszych denominacji. Tam się bardziej żyje powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Wielkie denominacje się pogrążyły w rytualizmie i zapomniały o istocie. My oczekujemy powtórnego przyjścia Jezusa. A kiedy Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię, to co się wtedy stanie? No nastanie Królestwo Boże, bo my się też modlimy, przyjdź Królestwo Twoje. Ja już to mówiłem w poprzednim odcinku na ten temat trochę, a teraz jeszcze wrzucę bardziej kij w mrowisko. No dobra, przychodzi Pan Jezus i zakłada swoje Królestwo. A co wtedy z tymi wszystkimi biskupami, arcybiskupami, papieżami, księżmi, pastorami? Co z nimi? No przestaną być potrzebni w tym momencie, prawda? Albo przynajmniej będą liczyć na to, że no w tym królestwie no jakieś tam stanowisko gdzieś tam zajmą. Pewnie tak będzie. Bo ja znam podobne sytuacje. Kiedy, proszę Państwa, w 80. roku strajki na Wybrzeżu, przyszła Solidarność, nagle ja różnych moich znajomych dostrzegłem na różnych stołkach. Tak, myśmy gdzieś tam jakieś gazetki robili, jakieś ulotki robili, rozdawali, rozrzucali i tak dalej. I nagle ja tych ludzi później widzę poustawianych w jakichś urzędach miasta, w tym, w tamtym, no, zwłaszcza po 90. roku. Bardzo wielu z biedaków stało się bogaczami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, nie wiem, jak to będzie, bo Pan Bóg wie wszystko. Pan Bóg wie wszystko. Wie, zna ukryte intencje ludzi. Widzimy, co się dzieje w internecie. Widzimy, co się dzieje w internecie. Jak straszą setki filmów na YouTubie, straszą ludzi tak zwanym końcem świata, straszą ludzi różnymi katastrofami, kataklizmami. Teraz straszą znowu, że w grudniu gdzieś tam coś tam będzie, jakieś tam trzy dni ciemności. Proszę Państwa, uwaga, uczulam Państwa na to. Jeżeli to wszystko się nie stanie, to ci ludzie, którzy to głoszą, powinni być wytarzani w pierzu, najpierw wysmarowani, już nie mówię smołą, miodem, wytarzani w pierzu i gonieni batami ulicami miast. Ci ludzie, ci fałszywi prorocy, dość fałszywych proroków,
bo ktoś miał objawienie, bo ktoś Pana Jezusa widział, Matkę Boską widział i kolejne objawienie. Proszę Państwa, jeżeli to się nie sprawdzi, to weźmy się za fałszywych proroków i pogońmy ich, naprawdę ich pogońmy, zdemaskujmy, pogońmy i tak dalej. Od początku chrześcijaństwa byli ludzie, którzy cały czas tylko gadali o końcu świata. Proszę Państwa, polecam wspaniałą książkę księdza profesora Jana Kracika, już nieżyjącego, Trwogi i nadzieje końca wieków. Polecam, proszę Państwa, tę książkę. To jest bat na tych fałszywych proroków, którzy straszą ludzi końcem świata, różnymi katastrofami, wydarzeniami takimi czy owakimi, które zawsze towarzyszyły ludzkości. My o tym nie pamiętamy. Być może gdzieś tam w historii pewne rzeczy przeoczymy. Proszę Państwa, w XVIII wieku, na początku XVIII wieku było kilka lat, kiedy Bałtyk był skuty lodem do tego stopnia, że można było saniami przejechać do Szwecji. I cwani żydowscy karczmarze sobie karczmy na płozach ustawiali po drodze przez Bałtyk, żeby ktoś podróżujący do tej Szwecji mógł sobie w tej karczmie się zatrzymać, zjeść, wypić, przenocować. Tak. Przez kilka dobrych lat Bałtyk był do tego stopnia skuty lodem. No i wtedy też byli ludzie, którzy przepowiadali, no to są znaki końca świata. Iluż to różnych sekciarzy przepowiadało przez ostatnie 150 lat koniec świata. Ileż to razy pisali różni w swoich publikacjach, że będzie w tym roku koniec świata, albo koniec tego systemu rzeczy, tak. Koniec tego, tu, a potem to wycofywali, a później to łgali w żywe oczy, że nigdy nie przepowiadali, a kolega kiedyś jednym takim wyciągnął ich własne pisemko. A to na pewno sfałszowane odpowiedzieli. No tak jak dzisiaj niektórzy odpowiadają, że on nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa PRL-u, tylko to SBC-ja fałszowała dokumenty masowo. Proszę Państwa, nie było takiego końca stulecia, gdzie by jakaś grupka nie wzniecała paniki, nie straszyła ludzi końcem świata. Proszę Państwa, z drugiej strony, Jezus powiedział, że przyjdzie. I przyjdzie, ale my nie wiemy kiedy. Bo powiedział, że przyjdzie jak złodziej. Niespodziewanie, że nikt się nie będzie spodziewał. Nie żadni przepowiadacze konkretni, pseudojasnowidze i tak dalej. Nie żadne łoryndzia. Proszę Państwa, mamy dosyć tych łoryndzi. Weźmy się za Ewangelię. Czytajmy Ewangelię, czytajmy w ogóle Nowy Testament, czytajmy przede wszystkim. Nie róbmy wyliczanek, przeliczanek na podstawie różnych ksiąg Starego Testamentu. Gdzieś tam wyliczamy wiek patriarchów, tu dodajemy, tam dodajemy. Proszę Państwa, zostawmy to. Nie bawmy się w badaczy. Pan Jezus powiedział, wy badacie pisma, bo myślicie, że w nich macie żywot wieczny. A one składają o mnie świadectwo. Tyle i tylko tyle. Są ludzie, no, śpiewamy w kolędzie. O, witaj Zbawco, z dawna żądany. Śpiewano kiedyś 4000, później wiele tysięcy lat wyglądany. Proszę Państwa, i pewni ludzie, tak zwani uczeni w piśmie, faryzeusze, inni, oni czekali na Mesjasza, czytali pisma. Oni mało co tam robili, uczeni w piśmie, tylko czytali te pisma i się kiwali nad tymi pismami i cały czas ślepili w te pisma od dziecka. I co? I przyszedł Mesjasz i go nie zauważyli. I gdyby oni zrozumieli te pisma, to by nie byli Pana chwały ukrzyżowali, jak Nowy Testament mówi. Ale oni nie widzieli. Oni czytali i nie widzieli tak, jak u proroka. Będą patrzeć, a nie będą widzieć. Będą słuchać, a nie będą słyszeć. Kiwają się, kiwają, czytają, kiwają i nie widzą. I przeoczyli to, co najważniejsze. I dalej czekają. Ale chrześcijanie wiedzą, że Mesjasz już przyszedł. Ale też wiedzą, przynajmniej powinni wiedzieć, że przyjdzie ponownie. I powinni na niego
czekać. Ale nie czekać patrząc na zegarek, patrząc w kalendarz, kiedy wreszcie przyjdzie. Ale przygotowując się na to przyjście. No, Jezus wielokrotnie w przypowieściach to mówił. Co będzie, jeżeli Pan przyjdzie i zastanie swego sługę, który poniewiera pracownikami, oszukuje ich, bije ich? Co będzie z takim? No, jest powiedziane. No, zakarczy choć do ciemnicy, prawda? Ilu chrześcijan z nazwy w momencie przyjścia Jezusa zostanie przyłapanych na przykład w agencji towarzyskiej? Albo leżących pod stołem, bo się naćpał, bo się napił. Proszę Państwa, każdy człowiek musi sobie zdać sprawę z tego, że ma być przygotowany na to przyjście. Bądźcie trzeźwi. Przeciwnik wasz, diabeł, krąży jak lew ryczący, patrząc tylko, kogo by tu pozwać. To Pismo Święte mówi. Jakimi wy powinniście być? Pyta się ewangelista. Pytają się autorzy listów apostolskich. Czytajmy listy apostolskie. Jakimiż wy powinniście być, żeby was ten dzień nie zaskoczył? Ja to do siebie też kieruję. Proszę Państwa, w Piśmie Świętym Nowego Testamentu jest takie słowo metanoia. To jest tłumaczone różnie. Protestanci to często tłumaczą upamiętanie albo nawrócenie, katolicy też nawrócenie, prawosławni pokajanie. To słowo pokajanie jest dosyć bogate w znaczenia. To jest słowo z języka starocerkiewnego, tego słowiańskiego, bo ono zawiera w sobie kilka elementów. To jest po pierwsze uświadomienie sobie swojego stanu, przeżycie tego momentu przerażenia. A co by było, gdyby on mnie w tym stanie zastał, w tym momencie? Mocne postanowienie wyjścia z tego stanu. Mocne postanowienie zerwania z dotychczasowym życiem. I co? No i konsekwentnie życie tym nowym życiem jest wyraźnie to powiedziane. I to święty Jan Chrzciciel już mówił. A to wy wydawajcie owoce godne tej metanoi. Metanoia to jest głęboka przemiana umysłu. Nous, umysł i meta. To jest głęboka przemiana. Bo nawrócenie to jest po żydowsku szów. Idę se drogą, ktoś mi powiedział, że idę złą drogą, nie w tym kierunku, to muszę co zrobić? Nawrócić się. Po staropolsku nawrócić się, to zawrócić po prostu. Ale zawróciwszy idę dalej tą samą drogą, a przecież nie o to chodzi. Ja mam dostąpić przemiany, kto jest w Chrystusie. Święty Paweł mówi wyraźnie. Ten, uwaga, jest nowym stworzeniem. Jest podkreślone, stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. To już nie może być usprawiedliwiony i grzesznik zarazem, jak chce Luther, simus justus et peccator. Albo. Jest usprawiedliwiony, ale jest nowym człowiekiem. Ale jest nowym człowiekiem i nie jest już tym parszywym grzesznikiem, którego tylko ten płaszcz sprawiedliwości Jezusa okrywa i zabezpiecza przed Bożym gniewem. Metanoia jest przemianą. Ale to nie jest tak hokus pokus, że nagle stał się święty z wielkiego grzesznika. Proszę Państwa, są takie przypadki. Są rzadkie. Najczęściej jest to, że nowe życie zostaje człowiekowi dane w postaci zalążkowej. Świadomość tego, że jeżeli będę szedł przez życie kierowane przez Ducha Bożego,
to nie zbłądzę. Jeżeli będę szedł przez życie kierowany przez Ducha Bożego, to On mi będzie pokazywał drogę. I ja będę wzrastał. Proszę Państwa, to nie jest tak, że ja mam taką skrzyneczkę, posadziłem parę pestek i czekam, aż pojawią się zielone łodyżki. Ale ja już czekam miesiąc i tych łodyżek jeszcze nie ma. To nie jest tak, że jeżeli ktoś dostąpi tej metanoi, to od razu stanie się wielkim mężem Bożym. Nie. Ja powtarzam, są takie przypadki, ja osobiście znam takie przypadki. Na palcach jednej ręki policzyć mogę, a mam 65 lat. Że ktoś z dnia na dzień po prostu wstał i tak jak został potrząśnięty, tak następnie ruszył i błyskawicznie zaczął zdobywać innych dla Boga. Ja znam takie przypadki. Coś niesamowitego. Człowiek, który był na dnie, następnego dnia już przekonuje, bo inni ludzie widzą. Bo co? Nic tak ludzi nie przekonuje, jak my sami, nasza odmiana, nasza przemiana. Ludzie mówią, no przecież ja go znałem jako takiego, 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 a to jest zupełnie inny człowiek. I to działa na ludzi najmocniej. Nie żadne, że ja otworzę książkę i będę, a święty Jan tutaj w tym rozdziale powiedział, a tutaj, prawda, w liście Jakuba napisano. Bardzo często tacy ludzie wręcz odstręczają. Ja przed takimi ludźmi uciekałem kiedyś, którzy mnie z Biblią ganiali, prawda, i mi cytatami obrzucali. Nie. Ale spotkałem na swojej drodze kilku ludzi, których przemiana mnie przekonała, czyli ta metanoia. Ja o nich wiedziałem to, ja o nich wiedziałem tamto, ja widziałem ich w takim stanie, a potem coś się z nimi stało, coś niesamowitego i to mnie zaintrygowało. I Państwa też to powinno zaintrygować. Przemiana. Człowiek, który otrzymał na start, no tak jak to, jak w telefonach komórkowych czy gdzieś, jakaś tam karta startowa. Pan Bóg daje człowiekowi taką kartę startową. Coś tam na start. Ale potem człowiek musi, jeżeli ma telefon na kartę, dokupować. Bo mu się skończą tam środki na koncie, musi dokupować. I tak jest człowiekiem wierzącym. To nie jest tak, że ktoś podpisze umowę, powiedzmy, i ma święty spokój. Nie, proszę Państwa, to tak nie ma. Są tacy ludzie, którzy głoszą tak zwaną nieutracalność zbawienia, że Pan Bóg cię zbawił i już jesteś zbawiony. Proszę Państwa, uważna lektura Nowego Testamentu zaprzecza temu. Z bojaźnią i drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. W innym miejscu czytamy, żeby bardzo uważać, żeby tego, co się zdobyło, nie stracić. Tak jak bezmyślny Ezaw, który pierwołóstwo sprzedał za miskę soczewicy, a potem chciał je odzyskać i go nie odzyskał, chociaż ze łzami o to zabiegał, Pismo Święte mówi. To nie jest tak, że alleluja, Bóg mnie zbawił, mogę robić, co chcę, bo Bóg mnie zbawił. Mnie to jeden powiedział i to dygnitarz jednego z kościołów. Ty nie znasz Pisma Świętego. Pismo Święte mówi, bo ja powiedziałem, że za te rzeczy to Pan Bóg was kiedyś osądzi. A on powiedział, to nie znasz Pisma Świętego. Bo Pismo Święte mówi, kto wierzy, nie będzie sądzony. A ja mu na to odpowiedziałem, wiesz co, ale to jest bluźnierstwo. Proszę Państwa, to jest bluźnierstwo. Kto jest w Chrystusie z nowym stworzeniem? Ten człowiek już nie będzie oszukiwał, ten człowiek nie będzie kopał dołków pod bliźnimi. On nie będzie robił tego. Dlaczego nie będzie? Dlatego, że ma nową naturę. Ta stara natura ciągnęła go w stronę zła. Ale ta stara natura została wykasowana. On otrzymał nową naturę. On w tej nowej naturze często dopiero jest niemowlęciem, ale on musi dorastać, wzrastać. Ile lat mija, zanim dziecko zacznie rozumieć otaczający je świat. Tak elementarnie.
człowiek uczy się tego, co go otacza do końca życia. Zawsze coś nowego widzi, zawsze coś nowego odkryje. Ile lat? Proszę Państwa, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Dlaczego? Bo i otrzymał nową naturę. Już grzech nie leży w jego naturze. On już inaczej na to reaguje. Jeżeli ktoś mu proponuje takie czy inne niecne przedsięwzięcie, ten człowiek już jest z miejsca odrzuca. Bo widzi, że to jest paskudne, to jest ohydne. Proszę Państwa, żadna zmiana w Polsce czy na świecie, żadna zmiana społeczna nie zaistnieje, dopóki ludzie będą tacy, jacy są. Dopóki nie wyprostujemy naszego myślenia. Nasze myślenie niestety jest nabite, proszę Państwa, ideologią oświecenia, że człowiek jest dobry z natury. Proszę Państwa, a nie jest. A nie jest. Człowiek, proszę Państwa, z natury nie jest dobry. Bo człowiek taki naturalny, powiedzmy nieodrodzony w Bogu, to jak ma okazję zdobyć na przykład 100 tysięcy złotych, no także go nie złapią na tym, prawda? No jest to nie bardzo legalne, ale jest pewien, że go nie przyłapią, to proszę Państwa, na 100 to się założę, że 90 się połaszczy. Ja kiedyś w sklepie byłem, w księgarni. No, półki były takie aż do podłogi. Ja, proszę Państwa, no tam szperałem w książkach, jakaś pani podeszła i mówi, proszę Pana, pieniądze się Panu wysypały. A ja sprawdziłem kieszenie, nie, pieniądze mam. A leżało kilka tam banknotów gdzieś tam z boku. Proszę Państwa, ta Pani szybko te banknoty pozbierała i uciekła. Nie podeszła tam do sprzedawcy, proszę Pana, ktoś tutaj zgubił, nie. Pozbierała i uciekła. I większość ludzi tak robi. Człowiek nie jest dobry z natury. I dopóki ludzie tak robią, nie będzie dobrze na świecie. Nie będzie dobrze w Polsce. I dlatego pierwsza rzecz konieczna, ja będę, proszę Państwa, mówił to w jednym ze spotkań, no akurat to spotkanie nasze tutaj przed kamerą, to będzie emitowane w niedzielę. Ja dzisiaj mówię, że to będzie jutro, bo ja w sobotę to kręcę. A ja jeszcze dzisiaj w sobotę będę miał spotkanie na kanale Chrobry Szlak i tam będę mówił o drogach do odrodzenia elit w Polsce. Proszę Państwa, najpierw trzeba odrodzić jakąś grupę i później ta grupa niczym apostołowie, no słuchajcie, no 12 apostołów, w sumie tam chyba 70 uczniów czy 72, rozeszli się po świecie i z tego mamy później chrześcijaństwo. My musimy zrobić dokładnie to samo. Ale proszę Państwa, jaką wewnętrzną siłą dysponowali ci uczniowie, ci apostołowie, że oni naprawdę przekonywali. Czytamy zaraz, proszę Dzieje Apostolskie otworzyć, czytamy pierwsze wystąpienie apostołów, pierwsze wystąpienie Piotra. I co się stało? Zostało pozyskanych 3000 dusz. 3000 dusz. Jaka moc musiała być w tych słowach? Moc przekonania. Czy my to dzisiaj możemy powtórzyć? Proszę Państwa, możemy, bo Jezus powiedział, że On odchodzi do Ojca, a my będziemy robić jeszcze większe rzeczy. Tak powiedział. Proszę sobie to przeczytać. Czy tak nie powiedział? A dlaczego tak się nie dzieje? To nie jest wina Pana Boga. To jest wina, po pierwsze, pasterzy, bo nikt nam o tym nie mówi. Wręcz odwrotnie. Nam się wydaje, że większych rzeczy, ja już nie mówię o Bogu, o Panu Jezusie, że większych rzeczy niż taki czy inny święty, to my nie jesteśmy w stanie dokonać. Bo ten święty ma być dla nas takim dożywotnim wzorcem i my go nie przeskoczymy. A to jest nieprawda. Bo my możemy przeskoczyć jednego, drugiego, trzeciego świętego. Możemy, ja nie mówię, że przeskoczymy, ale że możemy, bo Pan Jezus tak powiedział. Wy będziecie większe rzeczy czynić niż ja, co dopiero jakiś święty. No ja idę do Ojca, ale wy zostajecie na ziemi.
Do uczniów Jezus powiedział: dałem wam moc stąpania po wężach i skorpionach. Ale nie z tego się cieszcie, że wam są duchy posłuszne. Duchy posłuszne. Tak, uczniowie wyganali złe duchy. Ale Jezus im powiedział: ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez post i modlitwę. A my sobie myślimy, że jak się pomodlimy 5 minut rano, 5 minut wieczorem, to będziemy duchy wyganiać. A Jezus powiedział: nie z tego się cieszcie, że wam są duchy posłuszne, ale z tego, że wasze imiona są zapisane tam na górze. Z tego się cieszcie. Wiele, wiele mam jeszcze wam do powiedzenia, mówi Jezus, ale teraz byście tego nie znieśli, ale gdy przyjdzie Pocieszyciel, ten Duch Prawdy, to On was we wszystko wprowadzi. On was wszystkiego nauczy. Tylko co? Trzeba słuchać i trzeba być posłusznym. A większość ludzi nie chce. Bo to by się wiązało z koniecznością zerwania z tym, z tym, z tym, z tym, z tamtym. To by oznaczało narazić się otoczeniu, znajomym, rodzinie, często własnej żonie czy mężowi. Ale Jezus to wszystko przepowiedział. Nie przyszedłem pokoju przynieść, ale miecz. I mówił o tym, że synowa z teściową, prawda, i tak dalej. I staną się wrogami człowieka domownicy jego. To Jezus przepowiadał. Nie zapominajmy o tym wszystkim. Nie słuchajmy bzdur. Nie oglądajmy tych wszystkich bzdur na YouTubie. Tu Matka Boska, tu Pan Jezus, tu się pokazali, tu orędzie, tu orędzie, tu orędzie, tu orędzie. Proszę Państwa, najważniejszą orędziem jest Ewangelia. Ktoś nie zna Ewangelii, to będzie miotany w te i we w te przeróżnymi ludzkimi bajdami, a powiedział wyraźnie, napisał wyraźnie Święty Paweł do Tymoteusza: a pospolitych i babskich baśni unikaj, a ćwicz się w pobożności. Proszę Państwa, my oczekujemy na powtórne przyjście Jezusa. Niech się z nas śmieją. Z Noego też się śmiali. On tą markę swoją budował. Też się śmiali. No, on miał dużo czasu, długo żył. Proszę Państwa, ale się śmiali z niego. A potem, jak już woda przyszła taka, że już mieli jej po pas, to pędzili w stronę tej jego arki, żeby ich wpuścił. No, z jakiej racji miał ich wpuścić? Po co komu ludzie, którzy całe swoje życie zmarnowali, po co oni jeszcze gdzieś tam mają dalej egzystować? Ktoś powie: a gdzie w tym miłość? No proszę Państwa, Pan Jezus też powiedział, że przyjdzie ten oblubieniec, te panny z lampami zapalonymi wejdą, potem drzwi będą zamknięte, a te, które przyjdą później, bo poszły kupić oleju we wsi, zostały drzwi zamknięte, że one będą krzyczeć, płakać, piszczeć, powalić te drzwi, ale wpuszczone nie zostaną. I niech nam tutaj miłością po prostu nie chlastają, bo proszę Państwa, ja znam ludzi, którzy zachowują się jak ostatnie bydlęta, ale jakby chrześcijanin miał im odpowiedzieć, tak jak oni postępują, to oni momentalnie zmieniają ton i mówią: no a gdzie twoje chrześcijaństwo? Trzeba nastawić drugi policzek, a gdzie miłosierdzie, a gdzie miłość? Albo Jezus. Nagle sobie o Jezusie przypominają, o miłości, o miłosierdziu. Proszę Państwa, nie dajmy się tym ludziom nabrać. Nie dajmy się im nabrać. My póki co mamy za zadanie tych ludzi uświadamiać. Ale powtarzam, z wszelką, i to Pismo Święte mówi, Nowy Testament, listy, czytajcie listy, z wszelką łagodnością, a nie natarczywie ganiać człowieka i albo ty to pójdziesz do piekła, bo tu jest napisane. Ja nie znoszę takich ludzi. Popatrzmy na tych kaznodziejów amerykańskich. Wielkie hale widowiskowe, niekiedy on Biblią wymachuje i tego. Proszę Państwa, Jezus jak... No, bardzo często oni tam uzdrawiają. Jezus jak uzdrawiał,
to wyprowadził gdzieś tam kogoś za wieś tego i i się pokaż kapłanowi. A tutaj nie, nie, nie. A telewizja, stacje telewizyjne, no i oczywiście odpowiednia ofiara. Proszę Państwa, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Kaznodzieja, ten co uzdrawia w imię Jezusa, jeżeli lata prywatnymi odrzutowcami, no to pokazuje, kim jest. A takich jest wielu. W Stanach Zjednoczonych jest takich bardzo wielu. Jeśli ktoś się zawód z tego uczynił dobry. A Jezus mówił, jak gdzieś tam idziecie tego, to nie zabierajcie drugiej pary sandałów, tam sukni drugiej nie zabierajcie, i tak dalej, i tak dalej. Dużo by o tym gadać. Przyjdź królestwo Twoje. Czy my sobie naprawdę zdajemy do końca sprawę z tego, czego chcemy, o co się modlimy? Tamci ludzie wiedzieli dlaczego. Dlatego, że liczyli na zmianę. Na jakąś dużą zmianę, bo wokół siebie widzieli, wokół, proszę Państwa, niesprawiedliwość. Widzieli różne królestwa wokół, gdzie panowała niesprawiedliwość. Gdzie inaczej sądzono bogatego, a inaczej biedaka. Gdzie inaczej był traktowany taki przeciętny, ciężko pracujący człowiek, a inaczej był traktowany ten, który chodził w ładnych szatach. I dlatego przecież już jest napisane, przecież i w listach apostolskich mamy: nie róbcie różnicy. Że jeżeli przyjdzie gdzieś tam do was, do tego domu zgromadzeń, jeżeli na wasze zgromadzenie przyjdzie człowiek w pięknych szatach, to nie mówcie mu: o proszę, zajmij tu pierwsze miejsce i tak dalej. A odepchniemy wtedy tego, który w biedniejszych szatach jest. Ty zrób mu miejsce, bo tu wiesz, bo to nie jest chrześcijańskie. To nie jest chrześcijańskie. Bardzo wyraźne jest ostrzeżenie, i to sam Jezus ostrzega, że pewni ludzie lubią być wyróżniani, żeby im się kłaniano nisko, żeby ich nazywano takimi czy innymi tytułami, bo oni się odpowiednio ubiorą w jakieś tam szaty. A Jezus przed takimi ostrzega wręcz. Trzeba uważać bardzo. No oczywiście, że są tacy, którzy w te szaty się ubierają i są prawdziwymi pasterzami. Ale ilu jest pastuchów? Proszę Państwa, gdyby wszyscy, którzy noszą szaty duchowne, byli pasterzami, to ten świat by wyglądał zupełnie inaczej. A ludzie gorszą się postawą pastuchów, którzy noszą takie szaty, no to w Apokalipsie czytamy. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Proszę Państwa, ale nie nam sądzić. Jeżeli widzimy takie czy inne uczynki ludzi duchownych, to nie jest powód, to nie jest pretekst, żeby odchodzić od Chrystusa. To nie jest powód, to nie jest pretekst, żeby odchodzić od Kościoła. To jest powód i to jest pretekst, żeby gorliwiej modlić się najpierw za samego siebie, żebym, broń Boże, nikogo nie osądził, bo może się okazać, że to plotka. Proszę Państwa, obmowa i plotka straszną krzywdę mogą komuś wyrządzić. Pełen internet jest tego. Dzisiaj jakże łatwo przy pomocy programów komputerowych komuś tam doprawić to, doprawić tamto, włożyć w jego usta jakieś tam słowa, których nigdy w życiu nie wypowiedział i puścić to w obieg. Jakże łatwo. Niech ci ludzie wiedzą, że za to zapłacą. Jeżeli dzisiaj ich odpowiednie służby nie namierzą i nie złapią, to jest ktoś, kto widział, co oni robią. Tak samo ci wszyscy skrytobójcy, seryjni samobójcy, jak to mówią i tak dalej.
No nikt tego nie widział, że oni tego czy tamtego ukatrupili, a potem upozorowali samobójstwo na przykład. Ale jest ktoś, kto to widział. Jeżeli Pismo Święte mówi, że jesteśmy otoczeni przez wielki obłok świadków, jest jakiś wymiar, którego my póki co nie widzimy. I w tamtym innym wymiarze egzystują różne byty, których my cielesnym wzrokiem w tym momencie, proszę Państwa, nie widzimy. Ale taki człowiek, ten seryjny samobójca, czy jakiś tam złodziej, oszust i tak dalej, on myśli, że nikt go nie widzi. On nie myśli, bo gdyby pomyślał, chyba sam tutaj na tym świecie nie jestem, chyba tu coś jeszcze musi gdzieś być. Tak. Gdybyśmy byli świadomi tego, że jesteśmy otoczeni tym wielkim obłokiem świadków, że widzą nas święci, że widzą nas aniołowie, że widzą nas istoty, których my nie widzimy. Gdybyśmy byli tego naprawdę świadomi, proszę Państwa, to byśmy się pieruńsko pilnowali. Do tego stopnia, że to by nam weszło w nawyk i byśmy nie grzeszyli. Gdybyśmy byli tego w pełni świadomi i uczyli w ten sposób nasze dzieci przez 3-4 pokolenia, nieustannie, jakże inna byłaby ludzkość w ogóle. Nikomu do głowy by nie przyszło coś złego zrobić. Tak jak ja pamiętam, już o tym kiedyś mówiłem, jak jeździłem do Bukowiny Tatrzańskiej i syn moich gospodarzy, mniej więcej mój rówieśnik, ja mówię mu, słuchaj, wiesz co, myśmy poszli tam nad Białkę, a on mówi, no nie mogę, bo tu mama nie pozwala, nie? A to mówię, no wiesz co, a tam nowy sklep podobno gdzieś otworzyli, to chodź ze mną tam i potem mamie powiesz, że mnie tam chciałeś sklep pokazać. On zrobił wielkie oczy i mówi, to jakże tak mam je kłamać? Przecież to grzech. Tak, mój rówieśnik, który miał wtedy chyba też z 11-12 lat może. Tak mi mój rówieśnik odpowiedział. On był odpowiednio wychowany. I on miał pewne rzeczy zakodowane przez nauczanie rodziców, przez przykład rodziców. On miał to zakodowane. To jaki ja już wtedy musiałem być zepsuty w tym wieku 12 lat. Co ja mu, czego ja od niego się domagałem? Żeby oszukał swoich rodziców. Ja wystąpiłem wobec niego w roli tego kusiciela. Ileż to razy występujemy wobec innych? No jako tacy kusiciele. A wiesz co, a nikt nie widzi, choć weźmiemy tam, widzi, stoi tam coś tam, nikt nie pilnuje. Ile razy tak ludzie robią? Kiedyś było inaczej. Ja pamiętam czasy, przecież ja wtedy, jak miałem te 12 lat, pamiętam, ojciec mnie posyłał do piekarni prywatnej. Bo nie zjadł takiego chleba, tego takiego długiego, państwowego tak zwanego. Nie zjadł. Musiałem jechać do piekarni po chleb. No tam trzeba było rano pojechać. Już kolejka stała. Pojechałem na rowerze. Postawiłem pod sklepem rower. I tam kilka innych rowerów też stało. Potem wszedłem do tego sklepu i w tym sklepie jeszcze z pół godziny minęło, zanim doszedłem tam do tej lady, bo najpierw się czekało na dostawę, przywieźli ten chleb, od razu zapach taki buchnął i ten chleb jeszcze gorący był. Stałem na zewnątrz, wewnątrz stałem z 20 minut, z pół godziny, wyszedłem z chlebem i rower stał. Nie zapięty na żadną linkę, nie przykuty nigdzie łańcuchem, stał. I inne rowery też stały. Ludzie do fryzjera przyjeżdżali, czy na cmentarz, czy do kościoła na wsi i tam wszędzie stały takie metalowe stojaki na rowery. Żaden rower nie był przywiązany, żadnym łańcuchem, żadną linką nie był przypięty i nikt tego nie kradł. Czyli wniosek, coś się musiało z ludźmi stać. I to trzeba, proszę Państwa, odkręcić i to jest nasze zadanie. I to jest nasze zadanie.
Bo my myślimy, że żeby trafić tam kiedyś, po śmierci, to wystarczy, proszę Państwa, należeć do Kościoła, spełniać jakieś tam przykazania Boże, przykazania kościelne, przystępować do sakramentów i później, proszę Państwa, to trzeba przemyśleć. Gdzieś tam w klepsydrach czytamy, opatrzony sakramentami itd. W wielu religiach mamy coś takiego. W religii staroegipskiej do grobu wkładano delikwentowi księgę umarłych, zawierających tam różne zaklęcia itd. itd. I ludzie myślą, że jeżeli przyjdzie ksiądz i coś tam nad nimi pomacha, to oni automatycznie wejdą do nieba. Albo jeszcze jakiś ktoś miał objawienie i taki idiotyczny wierszyk, kto 9 piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechu, lecz wejdzie do nieba. Magia, czysta magia. Hokus pokus marokus, bo ktoś objawienie miał. A Pismo Święte mówi, jeśli się kto nie przemieni, jeżeli się nie przemienicie, w tej takiej wersji popularnej, jeśli się nie nawrócicie. To nie to, że ktoś tam całe życie robił to i owo, a później nagle hokus pokus marokus. No ktoś oczywiście natychmiast powie, no tak, ale przecież ten łotr na krzyżu też został zbawiony. Proszę Państwa, my zapominamy, że to był łotr na krzyżu, a nie my. Tak samo, jeżeli Pan Jezus mówił swoim apostołom, że będziecie robić to, będziecie robić tamto, będziecie robić tamto, to On nie mówił tego do nas, tylko do swoich apostołów. On nie powiedział wy i wasi następcy, tylko wy. To musimy przemyśleć dokładnie. Przychodzi czas, kiedy musimy, naprawdę musimy wyłączyć jazgot zewnętrzny. Jeżeli nie wyrzucić, to przynajmniej na ten okres Adwentu, na ten okres Wielkiego Postu, w te dni postne. Przypominam, kiedyś chrześcijanie środy i piątki uważali za dnie postne. Teraz prawosławni środy i piątki, a już rzymscy katolicy tylko piątki. I post nie polega na tym, że się w tym dniu nie je mięsa. To jest wulgarne rozumienie postu. Proszę Państwa, poszukajmy. Jest dużo książek na ten temat. O poście. Rozważanie jakieś o poście. Czym jest naprawdę post? To nie jest, proszę Państwa, głodówka. To jest zupełnie coś innego. To nie jest to, że ja nie jem w tym czasie mięsa. Proszę Państwa, z tym Państwa zostawiam. Mamy jeszcze do świąt trochę czasu. Wyłączmy telewizory. Albo nie włączajmy tego. Albo jeżeli ktoś jest już na tyle dojrzały, to wywalmy to w ogóle z domu. Niepotrzebne to. Ja już 7 lat tego nie mam i żyję. Ograniczmy wszystko, co zewnętrzne. Ja znam ludzi, u których telewizor czy radio szczekają od rana do wieczora, szczekają cały czas i człowiekowi wbijają do głowy propagandę. Wyłączmy to wszystko, stawmy ucho na głos Boga, karmimy się pokarmem duchowym. Polecam jeszcze raz tę książkę i nie bójmy się niczego. Nie bójmy się niczego. Prośmy Pana Boga, żeby nas tak prowadził, żebyśmy byli zawsze przygotowani na przyjście Jezusa. I nie bójmy się niczego. Zwłaszcza tych, którzy nas cały czas straszą. Przeczytajmy tę książkę i wybijmy sobie z głowy wiarę w strachy, bo strachy to na lachy. Dziękuję.